O, ptaszki zaśpiewały, osiomka wychodzi z pałacu. Trzeba by coś zjeść, ale czym tu ugotować? No musimy poszukać, bo natura jest blisko odpowiednich narzędzi, które nam pomogą przygotować posiłek. O, i coś widzimy. Piękny ruszt. O, piękne naczynia na zupę i drugie. O, czyli będzie gotowane. A resztę produktów znajdziemy w lesie. Właśnie. Do tworzenia zupy potrzebny jest płyn. Właśnie mamy ekologiczną wodę z kałuży, która jest super. I teraz idziemy. Będziemy gotować zupę mleczną. Idziemy naciąć uroczych kwiatuszków. Oto właśnie tutaj jesteśmy. Na pięknej łące, gdzie będziemy zbierać materiał na naszą cudowną zupkę ekologicznego mleczu. A oczywiście nie zapomnimy dodać troszeczkę uroczej jeżyny, bo to doda i ożywczy smak. I teraz pozostaje nam tylko rozniecić mały, drobny ogień. W tym celu udajemy się na miejsce, gdzie będziemy zupkę gotować. Rozpalamy krzesiwem komandosa i będziemy za chwilę gotować cudowną zupkę. Co prawda początki są trudne, ale jak sądzę, musi nam się to udać. W szkole przetrwania warunki są trudne, początki są złe, ale my się nie poddamy nigdy. Ale będę pierdolona. Przy 27 tysięcznej próbie udało się rozwiecić ogień, więc jest szansa, że zjemy coś gorącego. Nóż komandosa zawsze ci pomoże, niezawodnie, nawet na każdego skurwysyna i ostrego dzika. Może być zarażony ASF-em, damy radę. Taka na czoło urocza zupa mleczno-czeremuchowo-jarzębinowa będzie nabierać smaku. Oczywiście chwilę to potrwa. Ale jak brzuszek głodny, to trzeba odczekać i pocierpieć. Przyprawy i białe czerwone. To są walory smakowe. I zdrowotne i odporni na przeciw wściekłemu zapaleniu kleszczowego mózgu. Bo tych cholerów tutaj, które chciały się do mnie, jest od choler. Oczywiście nóż komandosa zastąpi łyżkę i wszystko.
A teraz cierpliwie musimy poczekać. I tak oto w ekstresowym tempie, proszę spojrzeć, zupka już jest ugotowana. I teraz będziemy przelewać do naczynia, z którym udamy się do pałacu, by dokonać konsumpcji. Oczywiście niezawodny jest nóż komandosa, który pomoże nam wykorzystać i zjeść ekologiczną zupkę. I tak oto można przystąpić do pałacu do ekologicznej konsumpcji. O. Delicja. Czyli udowadniamy, że w leśnej głuszy można przeżyć. Żyć ekologicznie. O Jezu, chyba nie dosoliłem. Nie, muszę. Ja proszę się nie przyglądać, bo to jest nie fair play, ale muszę. Ale dobrze. Jednak trzeba używać soli. No tylko życiu.